Towarzyskie spotkanie z Ukrainą stało pod znakiem przeglądu kadr w poszukiwaniu wartościowych dublerów i ewentualnych wzmocnień pierwszej jedenastki. Skład był eksperymentalny. Jerzy Brzęczek z pewnością bardziej zwracał uwagę na indywidualności, a nie funkcjonowanie zespołu jako całości i tak też starałem się patrzeć na ten mecz. Zawodników oceniałem w 10-stopniowej skali, gdzie 1 to występ poniżej krytyki, a 10 perfekcyjna gra. Zaczynając od bramki, uważam, że Skorupski ma za sobą dobre spotkanie. Jest chyba jedynym zawodnikiem, który nie popełnił ewidentnego błędu przez całe 90 minut. Od początku biła od niego pewność siebie, która rosła z każdą udaną interwencją, a było ich kilka. Skorupski kilkukrotnie bronił groźne strzały z dystansu, a w innych sytuacjach swoim ustawieniem przyczyniał się do niecelnych strzałów Ukraińców. Myślę, że nie będzie kontrowersją, jeśli za to spotkanie Skorupski otrzyma notę 7. Na prawej obronie szansę od pierwszych minut dostał Robert Bumny. W pierwszej połowie prezentował się solidnie. Ukraińcy atakowali głównie drugą stroną, dlatego też miał jedynie szansę wykazać się chłodną głową w kilku sytuacjach, gdy wychodziliśmy z piłką spod własnej bramki. Natomiast w drugiej połowie nasi przeciwnicy zaczęli częściej eksploatować swoją lewą flankę, co zaczęło stwarzać więcej okazji do popełnienia błędów, które się zdarzały. W pamięci zapadło mi podanie do przeciwnika na naszej połowie, co stworzyło naszym przeciwnikom drogę do naszej bramki. Uważam, że za debiut w kadrze Gumny zasłużył na notę 5. Najwięcej zastrzeżeń mam do pary środkowych obrońców. Zarówno Bochniewicz, jak i Walukiewicz swoją grą powodowali, że Ukraińcy dochodzili do sytuacji strzałowych. Jeśli chodzi o Bochniewicza, przez całe spotkanie miałem wrażenie, że ma problemy z dobrym ustawieniem się względem atakujących przeciwnika. Kilkukrotnie zbyt duża odległość od zawodników Ukrainy sprawiła, że spóźniony Bochniewicz nie stanowił już żadnej przeszkody w drodze do naszej bramki lub próbując szybko nadrobić swój błąd dawał się minąć na raz. Co do karnego, to należy zwrócić uwagę, że sytuacja Ukraińców rozpoczęła się z niecelnego podania Walukiewicza przez środek. To stworzyło Ukraińcom autostradę do naszego pola karnego, gdzie dopiero Bochniewicz pochopnie wykonał ślizg, po którym sędzia podyktował jedenastkę. Walukiewicz solidną grę w obronie i spokojne wyprowadzanie piłki przeplatał z niecelnymi podaniami, przez które Ukraińcy dostawali piłkę przed naszym polem karnym. Na plus zaliczyłbym kilka skutecznych wyjść na wyprzedzenie, przerywających ataki. Bochniewicza i Walukiewicza oceniam kolejno na 3 i 4. Grają na zbyt newralgicznych pozycjach, by w jednym meczu pozwolić sobie na tyle błędów. Uważam, że z bloku defensywnego najlepiej wypadł Maciej Rybus. W pierwszej połowie, gdy Ukraińcy praktycznie każdą akcję pchali przez swoją prawą stronę, Rybus był pewnym punktem obrony. Nie dawał się łatwo ogrywać i blokował bądź utrudniał zagranie dośrodkowań. Jeśli chodzi o grę w ataku, tutaj też plus. Podłączał się praktycznie pod każdą akcję, miał też parę dośrodkowań. Za Rybusem dobre, pewne spotkanie, za które dostaje notę 6. W pomocy zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem był Jacek Góralski. Przez cały swój pobyt na murawie był wszędobylski. Dobrze blokował linię podań, przecinał groźne ataki, aktywnie wspierał kolegów w ofensywie. Zdarzało się nawet, że był najwyżej wychodzącym zawodnikiem do pressingu. Uważam jednak, że zabrakło skutecznego wsparcia obrońców przy budowie ataku pozycyjnego. Na przemian brakowało pokazania się do gry lub skutecznego przetransportowania piłki do ataku. Niemniej jednak znamy charakterystykę Góralskiego i nie możemy się spodziewać, że również w tym aspekcie będzie brylował. Uważam, że w tym meczu dobrze wywiązał się ze swoich zadań defensywnego pomocnika, dlatego oceniam jego występ na 7. Odwrotne wrażenie miałem co do gry Mateusza Klicha. Po pierwsze, ewidentnie widać było, że przez większość spotkania nie grał na swojej pozycji. Zdecydowanie zbyt często notował proste straty w środkowej strefie. Wystarczyło, że któryś z Ukraińców podejdzie bliżej, by Klich oddał piłkę praktycznie za darmo. Zawodnik Litz nie był również przydatny w wychodzeniu z piłką spod własnej bramki, natomiast gdy akcja nabierała tempa, potrafił sobie znaleźć miejsce i zagrać parę otwierających piłek. Jednak gdy dodamy do tego masę sytuacji, w których nie trzymał pozycji i dawał się wciągać do dziadka, otwierając swoją strefę, nie mogę ocenić jego występu na wyżej niż 3. Piotr Zieliński również nie zaliczy tego spotkania do udanych. Podobnie do Klicha, cały swój pobyt na boisku nie grał na swojej pozycji. Od bocznych pomocników wymaga się napędzania akcji ofensywnych oraz asyst czy goli. Co prawda Zieliński zanotował w tym meczu asystę, za którą należy się pochwała, jednak była to bardzo specyficzna sytuacja, w której zaprocentował boiskowy spryt. Ten mecz po raz kolejny pokazał, że nie jest to pozycja zawodnika na poli, gdyż w pierwszej kolejności brakuje mu pazerności i ciągu na bramkę charakterystycznego dla skrzydłowych. Sam zainteresowany w pomeczowym wywiadzie przyznał, że najlepiej czuje się na pozycji półprawego pomocnika w ustawieniu 4-3-3. Mimo asysty był to występ po prostu przeciętny, za co przyznaję notę 5.
Drugi debiutant, Przemysław Płacheta, ma za sobą poprawne spotkanie. Zanotował asystę, groźny strzał, jednak studziłbym nastroje, ponieważ poza tym miał problemy z odnalezieniem się na boisku. Poza wspomnianym strzałem nie był zawodnikiem systematycznie biorącym udział w akcjach ofensywnych, stwarzających zagrożenie pod ukraińską bramką. Dlatego też dostaje piątkę. Co do pary napastników Milik-Piątek, nie wydaje mi się, by mieli ze sobą dobre spotkanie. Z racji ich pionowego ustawienia to Milik był częściej zaangażowany w budowę akcji ofensywnych, jednak niewiele z tego wynikało. Na plus dla obydwu można zaliczyć ich dwójkową akcję z 23 minuty, kiedy, jeśli mi pamięć nie myli, była pierwszym przypadkiem, gdy szukali się do gry. Piątek ustawiony na szpicy rzadziej był zaangażowany w budowę akcji, a przez to mniej widoczny. Były sytuacje, w których cofał się do rozegrania, lecz wtedy zagraniami nie w tempo spowalniał akcję. Należą mu się za to pochwały za znalezienie się w sytuacji bramkowej i wykorzystanie jej z zimną krwią. Wykonał co do niego należało. Za samą grę obydwu oceniłbym na piątkę, jednak wydaje mi się, że należy docenić piątka za bramkę, plasując go oczko wyżej. Po zmianie połów na boisku zameldował się Kamil Jóźwiak, zastępując Piotra Zielińskiego. Przy jego nazwisku zapisałem sobie kilka odbiorów, kilka odważnych wyjść z piłką rozpoczynających kontry oraz dużą rychliwość i chęć brania na siebie gry. Żaden z jego zrywów nie przełożył się bezpośrednio na zagrożenie bramki Ukraińców, jednak ogólnie rzecz biorąc zrobił nieco lepsze wrażenie od grającego nie na swojej pozycji Zielińskiego, dlatego dostaje ode mnie szóstkę. Z zawodników, którzy weszli na boisko w drugiej połowie, zdecydowanie wyróżniał się Jakub Moder. Już po kilkudziesięciu sekundach od wejścia świetnie znalazł się w polu karnym przy rzucie wolnym, dzięki czemu wpisał się na listę strzelców. Ta bramka z pewnością dodała mu skrzydeł, bo wreszcie spotkania notował ważne odbiory, spokojnie wyprowadzał piłkę spod naszego pola karnego i podłączał się pod akcje ofensywne. Za dobrą grę i bramkę należy mu się siódemka. Karol Linetti, który wszedł na boisko razem z Moderem, nie był tak bardzo wyróżniającą się postacią. Jednak obserwując go, widziałem, że dobrze się ustawia w obronie, blokuje linię podań oraz notuje przechwyty. Poprawne spotkanie w jego wykonaniu, za które dostaje notę 5. Jeśli chodzi o pozostałych rezerwowych, którzy pojawili się na boisku, nie podjąłem się ich oceny z racji krótkiego czasu, jaki otrzymali od Jerzego Brzęczka. Podsumowując całe spotkanie, to nie był to szczególnie dobry mecz w naszym wykonaniu, a wynik jest lepszy od naszej gry. Jednak spotkania będące przeglądem kadr mają to do siebie, że wielu zawodników gra ze sobą po raz pierwszy bądź drugi, są debiuty, więc zaskoczeniem byłoby dobre zgranie całej jedenastki. Rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, jest to, że zawodnicy młodszego pokolenia, w przeciwieństwie do swoich bardziej doświadczonych kolegów, w pierwszej chwili po odbiorze nie mają nawyku ciągłego wybijania piłki, a dają sobie przynajmniej jedną szansę na próbę rozegrania po ziemi. Ode mnie tyle na dziś. Dajcie znać, jak waszym zdaniem wypadli poszczególni zawodnicy i których widzielibyście w jedenastce na mecz z Włochami. Słyszymy się wkrótce.